To jest pierwszy tryb z mikrofonu Blue Yeti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cześć. To jest podcast i ty to wiesz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To jest podcast. Cześć. To jest drugi tryb Mikrofon Blue Yeti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 to jest podcast, cześć. 1, 2, 3, 4, 5, 6 to jest podcast, cześć. Kolejny tryb. 1, 2, 3, 4, 5, 6 to jest podcast, cześć. 1, 2, 3, 4, 5, 6 to jest post. to jest podcast, cześć. I ostatni tryb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, to jest podcast, cześć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, to jest podcast, cześć. Tutaj możemy sobie jeszcze zwiększać moc tego mikrofonu. Patrzcie, takie jest pokrętełko. To jest bardzo przydatne w sumie. Jak teraz tak mówię. Czekajcie, przełączymy się jeszcze. O jest, to, to chodzi ciężko, ale dobrze, może niech chodzi ciężko. To jest ten pierwszy tryb najbardziej użytkowy. Uwaga, co teraz się dzieje? Tutaj możemy sobie zmienić moc, i to jest bardzo, bardzo fajne w tym mikrofonie, że możemy. O, tutaj sobie mam podpięte słuchawki, słyszę od razu, co się dzieje. O, świetna sprawa. To jest bardzo na plus. Jeżeli ktoś chce mieć w jednym miejscu mikrofon, do którego sobie gada który nie zajmuje mu dużo przestrzeni, który nie wymaga dodatkowych urządzeń, żeby to jeszcze gdzieś tam dostało jakieś zasilanie i tak dalej, tylko przez jeden kabelek USB. To ja uważam, że ten mikrofon jest po prostu idealny dla niego. Naprawdę. Gdybym miał mówić tak po bardziej radiowemu, to bym mówił w ten sposób: "Cześć, witajcie w moim podcaście. Tutaj zostawcie lajka." No dobra. Teraz co? Przejdźmy do mojego mikrofonu, którego używałem już od lat i który niestety okazał się według mnie lepszy, bo dla mnie ważniejsza jest, mimo wszystko, barwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 to jest podcast, cześć. 1, 2, 3, 4, 5, 6 to jest podcast, cześć. 1, 2, 3, 4, 5, 6 to jest podcast, cześć. 1, 2, 3, 4, 5, 6 to jest podcast, cześć. 1, 2, 3, 4, 5, 6 to jest podcast. Cześć. 1, 2, 3, 4, 5, 6 to jest podcast. Cześć. 1, 2, 3, 4, 5, 6 to jest podcast. Cześć. 1, 2, 3, 4, 5, 6 to jest podcast. Cześć. No i ta jest taka różnica. Teraz się odwrócę. W ten sposób już mnie słychać trochę inaczej też. Co jest zrozumiałe. Natomiast ten mikrofon wymaga kabla XLR. Z tej strony. On idzie do interfejsu audio. Tam dostaje dodatkowe zasilanie plus 48V Phantom. No, wymaga trochę więcej. Jest na takim statywie. Nie ma takiego fajnego jak tamten stojaczka. Cóż mogę dodać? Pomyślałem, że w ogóle może zrobię też więcej takich filmików yy, ze sprzętu, który użytkuję, który sprawdzam, odsyłam bo ten będę odsyłać, tego Blue Yeti będę odsyłać niestety, no bo taki fajny jest. No ale fajność dla mnie jest mniej ważna niż barwa, jaką wydobędzie ze mnie ten, ten właśnie mikrofon. A ten mikrofon jest taki fajny, on tak cieplutko wydobywa. Cóż mogę jeszcze dodać? Będą testy, będę przeprowadzał takie testy, takie... Bez jakiegoś parcia to będą takie moje praktyczne, z życia wzięte testy. O, na przykład tutaj mam jeszcze takie coś. Mhm. To też byście chcieli, pewnie, taki test. I prawdopodobnie go też przeprowadzę. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji.